2018. Wtedy szóste miejsce i potem z żelardowym medal brązowy. Sosnowska z dystansu za trzy próba, ale nieudana. Ponowienie pod koszem. Świetna zbiórka Karoliny Stawińskiej z kontuzją kostki. Więc jak widzimy, zespół SMS-u 2 musi wspomagać się zawodniczkami trochę starszymi, tymi, które grają w rozgrywkach pierwszoligowych jako SMS 1. Klaudia Sosnowska znów trafia z dystansu za trzy punkty. Zawodniczki Złomianek. W tej chwili trwa równolegle. Za trzy punkty Klaudia Sosnowska. Po obwodzie świetnie przeczytała Karolina Olszewska zamiary Karoliny Ułan. I łatwe punkty Justynę Gabrysię Zaron, 15-letnią zawodniczkę. Oprócz nich jeszcze na parkiecie 12 Freudenthal, 11 Marta Mistygacz i 30 Zuzanna Wrzesia. Tak naprawdę 4 z tych 5 zawodniczek to jest skład jeszcze ubiegłoroczny. Teraz dobre rozegranie tego fragmentu gry. Sprytnie obiegła Zuzanna Rudenko. Faktycznie nie występuje w tej chwili. Jest kierownikiem zespołu bardziej niż zawodniczką. Trener Krysiewicz postanowił poprzedzającym. Teraz Gabrysia Zaron. Dobre zagranie do Wiktorii Box, ale Wiktoria Box skutecznie powstrzymana przez dwie rywalki. Świetna teraz zasłona w wykonaniu Marty Mistygacz. I wykorzystuje to Zuzanna Wrzesień, 36 do 7. Nowa akcja, 10 sekund do rzutu. Zasłona od Sosnowskiej dla Olszewskiej. I rzut z 45 stopni, z 6 metrów. Myślę, że mało która z dziewczyn w czerwonym stroju pomyślałaby o tym, żeby odważyć się na wybicie piłki z ręki. Karolina Olszewska będzie z dystansu próbować. Joanna Ruden. Koloni mocno zbudowana. A Ilona Płaczkiewicz za trzy punkty. No i w tej chwili są to dziewczęta, które trenują. To jest piątka startowa. Justyna Adamczuk numer 0. Świetna akcja. Rzut hakiem Polik Mochewicz. Świetne zagranie teraz Aleksandry Kędzierskiej do Klaudii Sosnowskiej. Zawodniczką Złomianek piłka wypada z kosza. Aleksandra Zając. A Polat Mochewicz po raz kolejny. Klaudia Sosnowska do Polit Mochewicz. Czy została popchnięta któraś zawodniczek w białym stroju, czy może inne nieprzepisowe zagranie? Nieistotne. 2:45 do końca kwarty. Dwa punkty Joanny Rudenko. Złe podanie Kai Flaszyńskiej. Na Wrzesień. Pół dystans. Izabela Błajda z pół dystansu, z niełatwej pozycji, rzut przez ręce, ale trafił do kosza. 46 sekund do końca trzeciej kwarty. Izabela Błajda, świetna dwójkowa akcja z Justyną Kowalską. Nie Kowalskiej. Zupełnie niepotrzebna, bo bardzo daleko była. 6 sekund do rzutu. Będzie musiała indywidualnie Zuzanna Wrzesień. I indywidualnie poszła. Skuteczna w obronie była Wiktoria Box. I Gabriela Zaron swoje pierwsze punkty na parkiecie przy ulicy Konwiktorskiej. Zebrała piłkę teraz Karolina Olszewska i za trzy Zuzanna Wrzesień. Pech przy rzucie, wykręciła się piłka z kosza, 2:27 do końca.
73 do 22. Minuta 15 do końca. I za 3 punkty Karolina Stawińska. I Joanna Rudenko fauluje młodszą siostrę. I jest tu Stawińska. Zespół Złomianek na razie bez zwycięstwa. Ale jeszcze raz przypominam, to są młode dziewczęta, które dopiero skończyły edukację na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. 14, 15, 16-letnie. One dopiero uczą się koszykówki. Takie spotkanie jak to w dniu dzisiejszym jest dla nich bezcenną lekcją. Dostały naprawdę solidne lanie od zespołu Polonii, ale to nie było nic, co miałoby charakter niesportowy. Zawodniczki Polonii po prostu chciały zagrać w tym spotkaniu tak, żeby swoim rywalkom pokazać jak najwięcej dobrej koszykówki, żeby wyciągnęły z tego spotkania jak najlepszą lekcję. 27 zdobytych punktów, zaledwie 27 zdobytych punktów przez zespół Polonii świadczy o tym, że polonistki wykonały dziś bardzo dobrą pracę, ale też świadczy o tym, że dzięki udziałowi w takim jak ten meczu projekt pod nazwą SMS PZ Kosz ma dłuższy sens, że te zawodniczki muszą ogrywać się. To są najlepsze zawodniczki swojego rocznika w Polsce. One muszą się ogrywać w starciach z mocniejszymi rywalkami, żeby za kilka lat same móc grać na tym poziomie, a za jakiś czas stanowić siłę reprezentacji Polski. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko w tej rundzie. Za 2 tygodnie spotykamy się na ulicy Konwiktorskiej w meczu Polonia Warszawa kontra MKS Pruszków, a więc mecz z liderem. Myślę, że tam emocji w walce o to, kto będzie lepszy w tym spotkaniu, na pewno nie zabraknie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był z Państwem Marek Tronina.